Jedynie 5 meczów rozegrano w Superlidze po przerwie długo weekendowej. My prezentujemy fragmenty z meczu z Bieranina Azuro Bianco. W starciu Beniaminków lepsi okazali się gracze z Bieraniny, którzy zdążyli już namieszać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Trzeci z Beniaminków, KPO Ogrodomania, tak jak to powtarzam co tydzień, wciąż czeka na pierwsze punkty, bo za mocni okazali się na nich gracze przyjaciół Tifosek. Dżentelmeni uciekają ze strefy spadkowej, pokonując Moiko i są coraz bardziej bezpieczni. PZB po dobrym początku nie punktuje i tym razem przegrał z Kuchcikiem. Hitem był mecz Blitza z Prezesami. Skrót do obejrzenia na Wrocław TV, a po meczu nietypowo swoją opinią podzielił się z nami ligowy koordynator Maciek Siwek. Bardzo dobre spotkanie zobaczyliśmy na boisku w Kuźnikach o godzinie 20:40. Prezesi niestety przegrali 3-1 na Grypie. Niestety stawiałeś na nich? Tak. Jakie były kursy? Mój kupon nie wszedł. 3 mecze idealnie weszły, idealnie. W pierwszej lidze opieramy się na nagraniach z meczu CSW i CHS Kluwe. Wygrana wojskowych 2-0 potwierdziła ich dominację. Pierwsze punkty zdobyło Capgemini, ale trzeba to bardziej rozważać w roli dwóch straconych, bo Goja bramkę na remis zdobyła w ostatniej akcji. Rycerzyni coraz poważniej myślą o powrocie do Superligi, bo wygrali wyrównane starcie z Fulanito. Virtual Team cały czas w strefie spadkowej i powoli może już chyba zacząć szykować się do degradacji, zwłaszcza po ostatniej porażce z WKS-em. Spod Topora próbuje uciec za bezpieczny weekend, wygrywając z Capgemini. Niebiescy w minionym tygodniu grali 2 razy, podobnie jak Aztech, który najpierw przegrał z 3M i wygrał z za bezpieczny weekend właśnie. Kapitan tych ostatnich, choć zajęty, poświęcił nam chwilę po meczu. Przegraliście, co teraz powiesz? Zasłużenie. Zasłużenie? Tak. Byliście drużyną słabszą, tak? Czyli dobrze widziałem. Tak, bardzo dobrze. Jak sezon? Cały czas do przodu. Dzisiaj do tyłu. Do tyłu, ale staramy się przede wszystkim. KAFC jest liderem drugiej ligi po 2 rozegranych meczach, a fragmenty ich spotkania z Coyote możecie teraz oglądać. Wspomniane Coyote w 2 tego tygodniowych meczach zaliczyły 2 porażki, ale zdobyli kolejne gole, czyli coś zaczyna trybić w ofensywie. 2 mecze grał również Czarny Byk. 2 porażki z bilansem 0-10 to efekt m.in. gry w osłabieniu. 2 spotkania wygrało Velikante, które czai się tuż za podium. Tak, no udało się pościągać graczy, którzy nie tak jak my zawsze ściągaliśmy, potem 3 mecze i to było, wszyscy znikali, a teraz jak widać zbieramy się, także no awans, jak najwyższa pozycja, no. Mieliśmy już kilka w top niestety, ale może się na koniec sezonu okaże, że walką teraz i wygrywaniem uda nam się przegonić konkurencję. KPMG Audyt ograł Axiom, dzięki czemu obronił 3. pozycję. W ostatnim meczu tygodnia Ja Cierpię Dole wymęczyło wygraną z Medserwem. Wystartował Puchar Ligi. W minioną sobotę przy Skwierzyńskiej grały 2 ekipy z Kuźnik i obie odpadły. W najbliższą sobotę do gry stanie Aztech i Medserv United. Liderzy strzelców to Tracz z AWL w Superlidze, Ciepliński z Centrum Szkolenia w pierwszej i Trucham z KAFC w drugiej.